Miałeś relację ze Stewartem? Mam. Kurwa, ja mam relację ze Stewartem. Ja jestem akurat w temacie Stewarta SMS-owo i chciałbym się też wypowiedzieć na pewien temat. No. Ponieważ Nitro w swoim filmie, który podobno przed chwilą został opublikowany, obwinia Alexi o to, że Stewart przez nią trafił do psychiatryka. Jako, że tutaj jest sporo osób, to... To jest mi strasznie przykro, że muszę się wypowiadać na ten temat, ponieważ Stewart na pewno by sobie nie życzył, żeby w ogóle był jego temat poruszany. Natomiast też ten zarzut jest na tyle absurdalny, że nie jestem w stanie kurwa w ogóle zrozumieć, Sergiusz, czemu robisz takie rzeczy, czemu mówisz takie rzeczy. To samo odnośnie tej sprzątaczki. Ktoś coś usłyszał, ktoś coś powiedział i na tej podstawie tworzy się jakaś sztuczna drama, która w ogóle, której podstawy nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jeśli chodzi o sprzątaczkę, tam nie było w ogóle takiej historii. Lexi w żaden sposób nie zrobiła krzywdy. Ba, Lexi była jedyną osobą, która z nią spędzała czas w domu X. Natomiast jeśli chodzi o Stewarta, ja nie będę się szerzej oko na ten temat wypowiadał, natomiast jest tylko jedna osoba, która jest... o której można by powiedzieć, że jest winna temu, że on tam skończył. Nie jest to Lexi. Możesz powiedzieć kto, bo ja wiem, ale ty to powiedz. Ale czemu ja mam to mówić? Ja nie mam... No bo zacząłeś temat. Nie, bo ja tak nie uważam się na temat. Akurat, ta dziewczyna dla mnie nie istnieje. Ta dziewczyna to jest... Znaczy wiesz, okej, możemy zrzucić wszystko na, jakby tu ją nazwać, żeby... Bo ona kiedyś coś tam poruszyłem temat w jednym filmie, to od razu do mnie pisała, że... Na Instagramie, może to ja uważam też trochę tak jak Dany, że to nie można zrzucać tylko na nią, bo jednak ten rozpad Teamu X też się odbił trochę na psychice Stu. Bo chciałbyś też taką cegiełkę swoją do tego dołożyć. Ale wszystko się odbiło na jego psychice. Wszystko, oczywiście, że tak, ale... Też byś chciał być częścią tego rozpadu, żeby ci przypisać. Nie wiem, o co chodzi, Wojtek. Natomiast, słuchaj, no ja przepraszam bardzo, ale ja spędzałem z nim bardzo dużą ilość czasu w momencie, w którym ta sytuacja miała miejsce. Ba, byłem osobą, która go tam wszędzie zawoziła i był jeden case, który rzeczywiście... sprawił, że Stewart nie wiedział, co się dzieje i nie był w stanie zrozumieć, czemu ktoś mu chce zrobić taką krzywdę, mimo że jest niewinny. I to nie jest... I to tak zadziałało, tylko i bo jakby rozpad Team X, to on tam to, że trudno... To był mocny inicjator w ogóle w tego. Oczywiście, że tak. Że Team X jakby przełknął, że to się rozpadło, tylko właśnie te jej oskarżenia. Ja wiem, co to są za oskarżenia, jak widzowie nie są... liczę, że widzowie są mądrzy i też pewnie piszą na czacie. Ale to nie musimy mówić o tych oskarżeniach, dlatego że dopóki... Przepraszam bardzo, ale one nie są prawdziwe i w momencie, w którym ktoś tego nie udowodni, to nie warto w ogóle tego wynosić, dlatego że jemu tylko się może dziać krzywda. To czemu ona to w ogóle robiła? Bo oni się przyjaźnili. Dlaczego ona tak zrobiła? Ojej. To była ciężka przyjaźń. Przepraszam, tam mogę pomóc z publiczności, czy powinienem mówić? Nie, no to powiedzcie, bo to jest, wiecie, taki no... Czy powinienem nie mówić? Mocno. Co? Nie. Ale widzisz, czemu Lexi jej broni, żeby o niej nie gadać, nie? I krzyczy, że nie mówcie o niej. Skoro doprowadziła... Może na to pytanie odpowiadam Lexi. Nie no... Ja uważam, że powinniście powiedzieć, ja nie będę gadał. To jest dziewczyna, która ma szereg problemów psychicznych i tyle, no. A wiesz, oskarżyła go o bardzo poważne rzeczy, nie? Nie, no to jest chyba jego sprawa już, nie? Czy to nie, no Stu tak, jest ale... taki, że on tam machnie ręką i... No właśnie nie, właśnie ręką machnąć machnie, ale to jest też człowiek i on to przeżywa. Nie, na swój no właśnie sposób tak, ale chodzi o to, że on nigdy i to mnie boli, nie że zawsze w momencie... konsekwencji nie wyciągnie, tylko on tak wie, że ono powiedziała. No tak, no tak. Stewart miał, pamiętam jak ja jeszcze w Katowicach chodziłem. Mam wrażenie, że wspominam, dobra, nieważne. Wspominamy, jakby na pogrzebie byli, tak, co? Tak. Bez kitu. Chciałem powiedzieć, ale pomyślałem, że to może nie jest. Nie no, jakby nie było, internetowo podjął decyzję o śmierci internetowej, nie? Tak, jakby tak. Nie jest nigdzie aktywny i nie planuje wracać i to była bezpośrednio przyczyna, a to był twórca taki, no, mocny. Wojtek, siemano.